Na budowie trochę zmian. Chcę Wam pokazać, co tu się u góry zadziało. Oskar dzielnie walczy. Ja jestem, słuchajcie, mega dumna, bo to, co się tutaj dzieje, to jest no po prostu wow. Dosyć dużo pracy tutaj musiał włożyć, żeby to wszystko tak wyglądało, jak wygląda. Oczywiście tu jeszcze jest nieskończone. Wiem też, że tutaj nastąpiła jakaś mała zmiana koncepcji i tu coś będzie przesuwane, coś będzie jeszcze korygowane, także tu jeszcze nie jest skończone, ale praktycznie wszędzie indziej, jeszcze chyba tylko jeden pokój został, jest zrobione. Tu mamy pralnię, toaleta też już jest. Teraz tak naprawdę będziemy już musieli powoli się zastanowić, gdzie i jak mają być umiejscowione kable. No bo tak naprawdę już jest ostatni gwizdek, za chwilę będziemy montować sufity. No i wtedy już będę musiała na pewno wiedzieć, gdzie chcę mieć jakie lampy. Pewnie Oskar będzie pytał. No i będziemy decydować, co i jak i gdzie ma być zrobione. Tu już, jak możecie zauważyć, mamy części do instalacji rekuperacji. To są wszystkie przewody. Pomieszczenie, które jeszcze zostało do zrobienia, to jest właśnie sypialnia z naszą garderobą przy sypialni. A nie, tu jest, już jest zrobione. Jeszcze wczoraj nie było, także elegancko już się dzieje. Tutaj też wszędzie leżą gdzieś jakieś elementy właśnie do instalacji rekuperacji, bo to jest właśnie ten element, który będziemy robić zaraz po tym, jak Oskar skończy robić stelaże. Bardzo nam na tym zależało, żeby ta rekuperacja była pod warstwą ocieplenia, żeby była właśnie w strefie ciepłej, żebyśmy nie musieli dodatkowo ocieplać jakąś wełną czy owijać jakimiś elementami po prostu izolacyjnymi. No i w tym momencie, jak będą zrobione te stelaże, to panowie przyjeżdżają, robią całą instalację właśnie na tych stelażach. No i wtedy wszystko możemy zabijać już płytami. Z takich dodatkowych elementów, które mamy jeszcze tutaj zrobione, to mamy wciśniętą wełnę między pokój a pokój, żeby trochę oddzielić te pomieszczenia akustycznie. W ogóle, co jest ciekawe, to jak wchodzę tutaj do tej sypialni, bo na razie tylko tu jest ta wełna upchana, no to nie ma już takiego echa, jak na przykład byłoby to między pokojami, które nie są oddzielone. Także no jest to mega ciekawe, fajna opcja. Chcemy tak zrobić między takimi pokojami właśnie, które są gdzieś tam połączone ze sobą, bądź są połączone z łazienką. Chyba salonu od pralni nie będziemy oddzielać, zobaczymy też, ile nam tej wełny zostanie. No ale daję taki tip, myślę, że jest to fajna opcja. Najgorszym elementem chyba przy pracy ze stelażami jest to, żeby dobrze wyliczyć co, ile, gdzie ma iść i właśnie stąd te odpady. I tak wydaje mi się, że tutaj super jest to rozplanowane i naprawdę tych odpadów nie ma dużo, bo to są dosłownie miejscami jakieś ścinki kilkunastocentymetrowe. Tutaj są jakieś dłuższe elementy, tutaj też, ale myślę, że jest szansa, że jeszcze to się gdzieś wykorzysta. No z tego, co mówił Oskar, no to stara się właśnie tutaj robić, żeby nie było wiele połączeń gdzieś tam obok siebie, żeby to wszystko miało ręce i nogi. Jak już jesteśmy przy profilach, to zobaczcie, zamówiliśmy łączniki krzyżowe, bo nam zabrakły. I te na dole to są łączniki, które na początku używaliśmy. Oskar na nich pracował i one są super, bo one się mega łatwo wklikują do profila, a te u góry niby ten sam łącznik Knauf, ale ma już, jak możecie zobaczyć, zupełnie inną konstrukcję. Je trzeba przykręcać, no bo latają i zupełnie nie są na sztywno, natomiast te na dole znacznie lepiej trzymają konstrukcję, są znacznie sztywniejsze, no i zwróćcie po prostu uwagę, żeby to były takie jak te na dole, a nie takie jak te u góry, bo są 100 razy gorsze. Jak możecie też zauważyć, tutaj mamy już pewne elementy rekuperacji zrobione. Były to momenty, które musieliśmy zrealizować właśnie przed ociepleniem. Tutaj będzie miejsce, gdzie będzie rozdzielacz, który będzie właśnie prowadził instalację na cały dom. Mieliśmy już spotkanie ostatnio kolejne z panem od rekuperacji, który nam wszystko fajnie wyjaśnił. Ustaliliśmy sobie, gdzie mają być jakie anemostaty, gdzie ma być czerpnia, gdzie ma być wyrzutnia, gdzie będzie nawiew, gdzie będzie wywiew z pomieszczeń, z których pomieszczeń będzie nawiewać, a z których będzie wywiewać. Także to są bardzo istotne elementy, żeby to po prostu miało sens, bo jeżeli ta rekuperacja jest zrobiona bez przemyślenia,
bez większego planu, no to może się tak zdarzyć, że po prostu ona nie będzie wydajna. No i to te pomieszczenia, pomimo tego, że mają tą instalację, nie będą dobrze wentylowane. No bo przykładowo są źle rozmieszczone anemostaty, tak? Albo no jest to po prostu rozplanowane w zły sposób. O rekuperacji jeszcze nagramy sobie, myślę, przynajmniej z dwa filmy, gdzie powiemy właśnie, jak wygląda u nas ta rekuperacja i na jaki model się zdecydowaliśmy, bo to już oczywiście też mamy wybrane. Tutaj z takich dodatkowych elementów to mamy wyciągniętą już właśnie rurę na okap, na pochłaniacz. Początkowo ja w ogóle nie chciałam tutaj mieć okapu, jednak no Oskar strasznie namawiał, mówił, że okap musi być, więc już stwierdziłam, dobra, okej. No i na początku chciałam, żeby to był zwykły pochłaniacz, który tylko będzie gdzieś tam pochłaniał te zapachy i działał na zasadzie filtrów węglowych. No ale tutaj też była propozycja kolejna, że no przecież jak okap, to musi gdzieś to wywiewać i tak dalej. My, jak wiecie, nie mamy komina, więc nie mieliśmy się za bardzo gdzie z tym podłączyć. No ale panowie właśnie, którzy będą nam robić rekuperację, przebili się tutaj przez szczyt, przez mur. Tam wypuścili nam przewód, który jest ocieplony podwójną warstwą wełny, jak możecie zauważyć, ze sreberkiem, co też istotne. No i tutaj będziemy się mogli połączyć właśnie... podłączyć z okapem. Też mamy małą zagwozdkę, co tutaj zrobić, żeby ten okap podwiesić do sufitów, no bo może tak być, że jednak to podwójne płytowanie będzie zbyt słabe, żeby tutaj powiesić okap, który no może swoje ważyć. Widziałam jakieś takie konstrukcje, że ludzie przywiercają płyty OSB albo kawałek jakiejś dechy, żeby później po prostu móc się do tego przywiercić z okapem. Dajcie znać, jeżeli macie już to u siebie jakoś w fajny sposób rozwiązane, jak to zrobiliście i czy możecie coś polecić, bo no tutaj mamy nad tym małą zagwozdkę. Wracając do tematu rekuperacji, przejdziemy jeszcze sobie do garażu i pokażę Wam, jak to wygląda tutaj. Te elementy też już były zrobione przed ociepleniem. Było zrobione tutaj czerpnia i wyrzutnia. Teraz nie pamiętam dokładnie, która jest która, ale tutaj na pewno będzie czerpnia i wyrzutnia właśnie z zewnątrz. Teraz niedawno panowie przyjechali, dodali nam jeszcze te przewody tutaj u góry. I tak naprawdę one nie będą widoczne, bo jak możecie zauważyć, one są nad udekami, nad tymi profilami przyściennymi, czyli tego w ogóle nie będzie widać. Będzie widoczny element tylko tutaj ten, kawałek tego, no i te przewody wentylacyjne będą owinięte takim czarnym kauczukiem, jak to jest tutaj. Także myślę, że nie będzie to wyglądało jakoś źle i okropnie i przeżyjemy to, tym bardziej, że tutaj jest garaż. Miejsce na rekuperację, jak już pewnie możecie się domyślić, wybraliśmy tutaj. Będzie to dosyć spora rekuperacja, ale o tym, jaki wybraliśmy model i co to dokładnie będzie, to tak jak mówiłam, dam znać później w następnych filmach. Pokażę Wam też nasz bałagan w kotłowni, bo zaczęliśmy się trochę zabierać za wyrównywanie ścian i za to, żeby ta kotłownia została doprowadzona do ładu przed innymi wszystkimi pomieszczeniami. Są tutaj już położone płytki, no i teraz pora na ściany. Najgorszym elementem w tym całym pomieszczeniu są te liczniki, które wyglądają obrzydliwie. Ich tutaj nie da za bardzo się wyrównać, w sensie tej powierzchni ściany, która jest za nimi. Jest tam bardzo ciężko dojść, bardzo ciężko jest to wyszlifować, więc no, jest to zrobione po prostu w sposób taki, żeby było i później zrobimy sobie tutaj jakąś zabudowę, jakąś szafkę. Obojętnie, byleby to było zakryte. Raz na jakiś czas pewnie będziemy tutaj musieli zajrzeć, żeby spisać liczniki. Tu jeszcze mamy coś takiego, co można nałożyć na wiertarkę i będziemy tym próbować wyrównywać. Natomiast reszta pomieszczenia została już zaszpachlowana. Póki co są to takie wstępne wygładzenia, chociaż wiecie, to jest kotłownia. My mamy plan na cały dom jednak wziąć ekipę od gładzi. Tutaj już na tym pomieszczeniu się przekonaliśmy, że nie jest to łatwe zadanie i naprawdę jest ciężko to zrobić prosto. Tutaj mieliśmy taki problem, że pękła nam ściana, więc Oskar wyrył tutaj dosłownie taką dziurę, taki rowek i potem to szpachlował na kilka razy. Mam nadzieję, że to zda egzamin i że nie będzie pękać.
Także tak to wygląda na ten moment. Chcemy jeszcze tutaj położyć jakąś cienką warstwę takiego finiszu, żeby tutaj nie było jakiegoś dramatu i na to po prostu biała farba. Wtedy jakieś zwykłe listwy przypodłogowe, żeby tutaj to pomieszczenie było już na gotowo. No i żebyśmy mogli się zabrać za wyposażanie po prostu tej kotłowni. Jeszcze co nam zostało, to zafugowanie tych kafelek. Mamy jakąś taką zwykłą fugę. To chyba jest zwykła cementowa. Mam nadzieję, że ona zda egzamin. No to jest tylko kotłownia, więc tak naprawdę nie będziemy się nad tym bardzo zastanawiać. Ale chcemy, żeby to już po prostu było na gotowo. Aktualizacji to już wszystko. Chciałam się pokazać, bo dawno nas tutaj nie było i powiedzieć mniej więcej, co się u nas dzieje. Niestety cały czas czegoś brakuje, cały czas coś musimy domawiać do tych sufitów. Tu się okazuje, że jednak jeden profil jest za długi, tu się okazuje, że jeden jest za krótki. Domawiamy jakieś łączniki i tak dalej, bo co chwilę po prostu nam czegoś brakuje. Jesteśmy już tak naprawdę na końcówce. Po zrobieniu wszystkich pomieszczeń w domu zostanie nam tylko garaż. Tak naprawdę chcemy się uporać jak najszybciej z domem, no bo panowie od rekuperacji po prostu potrzebują, żeby te stelaże były zrobione i wtedy myślę, że będziemy już zaczynać serię o rekuperacji, także mam nadzieję, że jesteście ciekawi tego tematu i możecie jak najbardziej wyczekiwać. Na ten moment dzięki bardzo za oglądanie i do zobaczenia następnym razem. Cześć!